Witam serdecznie i zapraszam do oglądania filmu z ekonomii menedżerskiej, może i z mikroekonomii, zależy kto na którym przedmiocie ma taki element omawiany. Jeżeli mamy zadanie o następującej treści, gdzie jest podana funkcja utargu i ona jest podana o następującej postaci, że R jako utarg jest zależny od Q, czyli od wielkości sprzedaży i jest polecenie wyprowadź formułę utargu krańcowego i zastosuj ją do wyznaczenia wolumenu produkcji, który zapewni maksymalny utarg, to musimy w tym momencie wiedzieć, że jeżeli nasz utarg całkowity ma następującą postać, czyli powiedzmy jest to funkcja nieliniowa, to marginalny utarg stanowi matematycznie pochodną utargu całkowitego, gdzie jedyną niewiadomą jest Q, czyli można stosować taki zapis bardzo uproszczony z takim primem, tak, że całość naszej funkcji bierzemy w nawias i wyciągamy z tego prim. Co to nam daje? No właśnie to, że pochodna z różnicy to jest pochodna z tego elementu, czyli 100, tak jakby ze 160x. Pochodna ze 160 razy x, czyli niewiadoma, to jest te 160. I jeżeli mamy minus q, minus 20 razy q do kwadratu, to pochodna z tego to jest minus 20 razy 2 q do potęgi o 1 mniej. Dlatego tu jest 160 minus 40 q. I to jest dopiero wyprowadzona formuła utargu krańcowego. Ona zależy od wielkości tego utargu. Nie jest to wartość stała, zależy ile Q, taki będzie utarg krańcowy. Jeżeli chodzi o wyznaczenie wolumenu produkcji, czyli wielkości produkcji, który miałby zapewnić maksymalny utarg, to musimy wiedzieć, że utarg jest zawsze maksymalny, jeżeli marginalny utarg, czyli ten przychód krańcowy czy marginalny, jest matematycznie przyrównany do zera. I z tego możemy wyliczyć, ile wynosi wielkość produkcji. Jeżeli nasz utarg krańcowy ma następującą postać i przyrównamy to do zera, to wychodzi nam równanie, gdzie jedną niewiadomą jest samo Q. Czyli oznacza to tyle, że po przekształceniu 160 równa się 40 q, oznacza to, że pojedyncze q równa się 4. Czyli powiemy w tym momencie w ramach interpretacji, że produkcja czegoś tam, akurat tutaj butów, na poziomie 4 jednostek, czyli na przykład sztuk, bo też nie było tu stwierdzone, jaka jest jednostka produkcji, pozwala na maksymalizację utargu całkowitego. Ważne, żeby zaznaczyć, że utargu całkowitego, a nie zysku, bo my maksymalizowaliśmy tylko utarg całkowity. Jeżeli posiadacie swoje zadania, z którymi macie problem, możecie pisać do mnie na zadania myślnik projekty@wp.pl. Będę mogła Wam odpowiedzieć na pytanie, czy mogę Wam pomóc. Nie zostawiam żadnych wiadomości bez odpowiedzi. Wszystkie moje filmy na YouTubie są posegregowane w playlisty zgodnie z przedmiotami, nie tylko z mikroekonomii czy z ekonomii menedżerskiej. Wszystko jest przygotowane, jest dla Was. Subskrybujcie, komentujcie te filmy, a jeżeli macie pytania do filmów, jak najbardziej możecie je umieszczać w ramach komentarzy. Gdy będę miała możliwość, odniosę się do nich. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. I pamiętajcie, że wszystko trzeba przeliczyć samodzielnie, przynajmniej kilkukrotnie, aby nie było wątpliwości, co z czego się bierze i czy na pewno rozumiemy konkretne zagadnienia.